Witam serdecznie. Zobaczcie, kochani, jak można rozwiązać takie zadanie. W sadzie pana Damiana rośnie 134 rzędy grusz, a w każdym rzędzie rośnie 25 drzew. W sadzie pana Adriana jest 64 rzędy grusz, a w każdym rzędzie rośnie 45 drzew. Który z panów ma w sadzie więcej grusz? Więc tak, wiemy, że mamy dwóch panów. Ja podzielę sobie tą stronę na dwie części. Jedna część dotyczy Damiana, druga część dotyczy Adriana. I teraz policzę, ile drzew ma pan Damian. Wiemy, że ma 134 rzędy, a w każdym rzędzie po 25 drzew, czyli 134 razy 25. I teraz 5 razy 4 to jest 20, 0 na dół, 2 do góry. 5 razy 3, 15 plus 2 to jest 17, 7 na dół, 1 do góry. 5 razy 1 to jest 5 plus 1 to jest 6. Przechodzę do mnożenia przez 2. 2 razy 4 to jest 8, 2 razy 3 to jest 6 i 2 razy 1 to jest 2. Dodam te dwa wyniki do siebie, 0 przepiszę bez zmian. 7 plus 8, 15, 1 do góry. 6 plus 6, 12 plus 1, 13, 3 na dół, 1 do góry. 1 plus 2 to będzie 3. Czyli u pana Damiana rośnie 3350 drzew. A teraz przejdę do pana Adriana. Wiemy, że pan Adrian ma 64 rzędy, a w każdym rzędzie po 45 drzew. Czyli 64 razy 45. 5 razy 4, 20. 0 na dół, 2 do góry. 5 razy 6 to jest 30 plus 2, 32. Przechodzę do mnożenia przez 4. 4 razy 4 to jest 16. 6 na dół, 1 do góry. 4 razy 6. 24 plus 1, 25. Dodajemy te dwa wyniki. 0 przepisuję bez zmian. 2 plus 6 to jest 8, 3 plus 5 to jest 8 i 2. No i teraz widzimy już, że pan Damian ma 3350 drzew, natomiast pan Adrian 2880. Która liczba jest większa? Oczywiście 3350. Jest to liczba większa, dlatego też możemy odpowiedzieć na pytanie: więcej grusz ma pan Damian. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.